strażacy obchodzili swoje święto. Uroczystości powiatowe odbyły się na Placu Zwycięstwa w Słupsku. W ich trakcie mówiono o ważnej roli Straży Pożarnej, zarówno zawodowej, jak i ochotniczej. Wiele uwagi poświęcono także współpracy z samorządami. Strażacy przyznali także medale i wyróżnienia osobom, które wspierają działania pożarników. Wśród odznaczonych jest także burmistrz Ustki. Jacek Maniszewski nie kryje, że medal jest dla niego wielkim wyróżnieniem, ale także miłą niespodzianką. To także spełnienie chłopięcych marzeń. Jestem naprawdę bardzo dumny z tej odznaki, bo chyba każdy mały chłopiec miał takie marzenie, żeby zostać strażakiem. Moje marzenia jakieś też takie były, kroki i losy mojego życia potoczyły się inaczej, ale ten mały chłopiec chyba drzemie w nas wszystkich, tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Jacek Maniszewski podkreśla, że medal przyznany przez komendanta Straży Pożarnej jest jego drugim odznaczeniem w karierze burmistrza Ustki. Pierwszy medal przyznali mu żołnierze.